No chyba takim najbardziej bliskim mi był młodszy ode mnie, zresztą późniejszy rektor również Akademii Medycznej ówczesnej, profesor Andrzej Szczeklik. Miałem wielkie szczęście, że poznałem wtedy i sprzęgłem się z przyjacielem moim od wielu lat. Był z powołania, powiedziałbym, lekarza, z takiej rodziny lekarskiej, bo i ojciec był lekarzem. Tam były jakieś jeszcze parentele też rodzinne, lekarskie. I prawdopodobnie przesiąknięty tym taką medycyną praktyczną. To zupełnie było odwrotnie niż ja. Który kierował katedrą farmakologii, a nazywa się Ryszard Gryglewski. Także się uzupełnialiśmy. On z chęcią słuchał, co ja tam plotłem o tych wszystkich różnych molekułach, które gdzieś tam się kręciły w ludzkim ustroju, a ja znowuż się z wielkim zainteresowaniem dowiadywałem, jak należy leczyć, jak należy traktować pacjenta, co jest złe w podejściu do pacjenta, a co dobre, całkiem zupełnie odwrotnie niż sobie wyobrażałem. I to, co i pewne takie spostrzeżenia, które siedzieliśmy cały wieczór i gadaliśmy. Ja opowiadałem to, co mi się wydawało, że zauważyłem u chorego, coś, co mnie zastanowiło, czego nie rozumiałem. A on mówił, słuchaj, to że można by spróbować tak zrobić na myszce czy na szczurze, to może to nam chwyci, może byśmy się do tego zbliżyli jakoś. A potem on już jeździł, profesor Gryglewski, fantastycznie uzdolniony człowiek. Jeden z dwóch, trzech najbardziej zdolnych ludzi, jakich poznałem w życiu, jeździł do przyszłego noblisty, też w jego wieku, młodego człowieka wówczas, który już kierował bardzo potężnym zespołem i ważnym w Londynie badawczym. Także on kształtował bardzo, oprócz przyjaźni, która się później rozwinęła, również mój pogląd na medycynę. Poszerzył o tą medycynę praktyczną. No, oczywiście wiedziałem, czym jest medycyna praktyczna, ale co innego, jak się od przyjaciela człowiek dowiaduje, jego osobistych poglądów, jak ten człowiek, do którego się ma zaufanie, lubi się go, jak on to widzi, czasami w sposób niekonwencjonalny. I ja też tam zacząłem jeździć. To miało bardzo duży wpływ na nasze badania. Ten późniejszy noblista nazywał się już Busserem, prawda, dostał tytuł od królowej rycerza, czyli był Sir John Vane. Jednym słowem, to powiedziałbym, był na pewno numer jeden, jeżeli można powiedzieć, o ludzi, z którymi zetknęła mnie medycyna w Krakowie. I ja nie jestem łatwy do zawierania znajomości, a przyjaźni to już w ogóle. Także na tym bym chyba skończył, na tym numerze jeden. To dało nam bardzo dużo. Profesor Gryglewski tam odkrył prostacyklinę i szereg innych ciekawych miał spostrzeżeń. Było dużo bardzo miłych ludzi, z którymi się spotykałem, kolegów, ale naprawdę przyjaźń to powstała między nami, między Andrzejem i mną. Ja też bardzo dużo skorzystałem. No i razem z Gryglewskim prowadziliśmy takie badania wspólne i udało nam się razem wypracować taką teorię, która tłumaczy wyzwalanie ataków astmy u pewnej grupie astmatyków, astmy, która się nazywa aspirynowa. Ta teoria została powszechnie przyjęta na świecie i do dzisiaj jest, że tak powiem, obowiązująca. Bardzo ciekawy człowiek, zajmujący się literaturą oprócz medycyny, sztukami pięknymi. Ten okres wtedy w Krakowie był taki, była piwnica i pod Baranami, prawda? I on też tam bardzo dużo się udzielał, nie jako aktor, może broni, ale wspomagał tam i wśród tych ludzi piwniczan tak zwanych. Był bardzo wysoko ceniony, znany. I trochę też wniósł do naszej znajomości tej właśnie takiej lekkości, powiedziałbym, poza medycyną, tych właśnie spojrzenia na poezję, na śpiew. To jest bardzo, bardzo ciekawa przyjaźń.